Prowadzić i cały dobytek życia legł w gruzach naprawdę. No, ja rozumiem to, że są jakieś obostrzenia, ale na jakich konkretnych zasadach, tak byśmy się mogli po prostu utrzymać, żebyśmy mogli jakąś ilość ludzi wprowadzać, by to wszystko miało ręce i nogi, bo wielu ludzi mówi, że rozrywka, że można potańczyć kiedyś indziej, pójść do kina kiedyś indziej, ale to jest nie tylko rozrywka, to jest miejsce pracy. Słuchajcie, nie wiem, czy jest... Nie prowokować! Oni wyłapują po jednym! Nie róbcie nam krzywdy, panowie, nie róbcie nam krzywdy. My będziemy prowokatorów eliminować, nie róbcie nam krzywdy. My o was też walczymy, nie róbcie nam krzywdy. Nie po to, panowie, tu jesteście, żeby nam walczyć. Ślubowaliście służyć wiernie narodowi, a teraz... Nie jesteśmy dla was żadnym zagrożeniem. Nie róbcie nam krzywdy. Jesteśmy po to, żeby walczyć o prawo waszych dzieci. Wy sobie na razie poradzicie. Dobrze, proszę, żeby się pan usunął. Nie prowokujemy. Nie chcemy wam robić krzywdy. Nie jesteśmy tu, walczymy o nasze prawo. I waszych dzieci. Chodź! Panie dowódco, wystarczy za to. Dla człowieka! No dajcie. Kurwy jebane! Karetkę! Panie dowódco! Przestańcie rzucać policję! Panie dowódco! Panie dowódco! Lekarza! 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 Lekarza!
informację, że wśród zgromadzonych mogą pojawiać się prowokatorzy ubrani na czarno, zamaskowani. My jesteśmy zgromadzeniem ludzi wolnych, którzy legalnie korzystają z przywileju takiego doboru garderoby, jaki z aktualnym stanem prawnym jest dozwolone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do przestrzegania ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Przyrzekaliście na wierność narodowi polskiemu, na wierność konstytucji. Nie możecie naruszać pokojowej manifestacji Polaków przeciwko próbom wprowadzenia systemu faszystowskiego w Polsce. System faszystowski w Polsce zabroniony jest 13 artykułem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nic innego jak pan premier Mateusz Morawiecki, pan wicepremier Jarosław Kaczyński, bez reakcji pana prezydenta Andrzeja Dudy wprowadzają ograniczenia Polaków, praw Polaków o charakterze totalitarnym, faszystowskim. Naruszają artykuł 13 Konstytucji Rzeczypospolitej, naruszają artykuł 2 Konstytucji, naruszają artykuł 8 Konstytucji, a wy jesteście zobowiązani artykułem 58 punktem 1 ustawy o policji do nieprzestrzegania rozkazu, który jest sprzeczny z prawem i porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym. Wiemy, że jesteście pod przymusem. Wiemy, że macie rodziny, że macie dzieci, że jesteście przymuszani do, tak jak wy, jak i wasi oficerowie. Ale nad wami jest suweren. Jest naród polski. Pamiętajcie, że to my będziemy was rozliczać. Nie chcemy ani was rzucać, bo jesteście naszymi współziomkami. Jesteście Polakami. I mamy nadzieję, że będziecie nas bronić, przestrzegać prawa. Policjanci stoją w szpalerze, otoczyli nas, czekają na decyzję, czekamy na karetkę, która ma za chwilę przyjechać do człowieka leżącego pod sceną. Mamy tutaj apel do policjantów, którzy wysłuchali przed chwilą od Pawła Ziemińskiego. Także pozdrawiamy was, panowie. Życzymy wam wszystkim miłego dnia i przede wszystkim zdrowego, spokojnego powrotu do waszych rodzin, spokojnej służby. Mimo wszystko dziękujemy wam za to i naprawdę zachowajcie się jak ludzie w stosunku co do nas. Tylko dlatego. My też jesteśmy wojownikami i my też chcemy bronić tego kraju. Jak będziecie w potrzebie, staniemy po waszej stronie. Nie róbcie nam krzywdy. Panowie, a gdzie jest wyjście, jeśli już chcecie wyjść? Można jakoś opuścić, to tak swobodnie. Pan, ochroniec twarzy. Maskę na twarz i wyjdzie pan statystyka. Jak na razie zostaliśmy tu otoczeni i panowie policjanci powiedzieli, że nas nie wypuszczą. Wypuszczają kobiety, ewentualnie dzieci, jeżeli dzieci się tu gdzieś zawieruszyły. Nas na razie nie chcą wypuścić i powiedzieli, że będą czekać na dalsze instrukcje, chyba na rozkazy po prostu. Także na razie o godzinie 13:44 tak wygląda sytuacja. Wykonują rozkazy, ale oczywiście przekraczają prawo, bo... Nie jest prawo! Nie jest prawo! Nie jest prawo!
należy chcą nas aresztować. Nie bójcie się tego wszystkiego. Mogę wam podać telefony do dwóch prawników. Ponadto funkcjonuje też e-mail pomoc. Ciężko było przeczyć się w tę stronę, ale udało się. Myśmy mieli jedną rzecz, to bardzo dobrze, że tutaj jesteśmy. To nieważne, że jesteśmy tylko tą grupką nielicznych, ale odważnych, wolnych ludzi. Ponieważ w latach 80. w Stanach doszło do tragedii. Kobieta została zamordowana we własnym mieszkaniu i jak się okazało, na oczach blisko 40 sąsiadów. Wszyscy patrzyli na to morderstwo, które trwało kilka godzin i nikt nie podjął interwencji, bo jeden się bał, że będzie miał konsekwencje, drugi się bał, bo nie chciał się mieszać w swoje sprawy, trzeci nie miał czasu, a czwarty myślał, że ktoś na pewno zadzwoni, skoro wszyscy widzą. To jest rozproszona odpowiedzialność i wszyscy, którzy wiernie podążają za tymi irracjonalnymi rozporządzeniami, również w sposób bierny są zaangażowani w morderstwo. W morderstwo wrażliwości naszych dzieci. Jestem psychologiem, który od 20 lat pracuje również z dziećmi. Dzieci, które uczą się, socjalizują poprzez dotyk. Wyobraźcie sobie, w jakim świecie żyją dzisiaj nasze dzieci, kiedy nieustannie słyszą, że niezależnie od tego, czy to jest sąsiad, członek rodziny, przyjaciel, czy pani z przedszkola, że ci ludzie stanowią realne dla nich ponoć śmiertelne zagrożenie. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, czym to zaowocuje w następnym pokoleniu. Dzieci mają już traumy teraz, a całe następne pokolenie będzie psychicznie połamane i poturbowane. Zacznie spojrzeniem, spójrzcie za siebie. Na każdego z was jedna suka tutaj przyjechała, więc z honorami będziemy potraktowani. Proszę o kontakt, o wysłuchanie, jakie są kontakty do prawników. Przepraszam. Na kogo, chłopcze, dźwigasz ten gaz? Na kogo dźwigasz te butle z gazem? Na ludzi, którzy ci nie zagrażają? Po to wstępowałeś do tej zaszczytnej służby? Po to? Proszę policję natychmiast o przypuszczenie naszego prawnika Antoniusza Cecele. On będzie z panami rozmawiał. My się boimy, macie gaz. My chcemy pokojowo opuścić to miejsce. Prosimy natychmiast puścić do naszego prawnika. On będzie rozmawiał z waszym dowódcą. Jest tutaj przyjemny. Proszę go natychmiast tutaj wpuścić. Panie nadkomisarzu, prosimy wpuścić do naszego prawnika. On będzie z wami rozmawiał. Nie chcemy użycia gazu. Chcemy pokojowo opuścić to miejsce. Jeśli chcecie nas spisać, proszę bardzo. Może ktoś z sąsiadów poprosi żonę pana nadkomisarza Tomasza Wędlińskiego, żeby zadzwoniła do męża, żeby się zachowywał jak Polak, a nie jak łobuz, bandyta i oszust. Ponieważ to on fałszywie zapewnił nas, że będzie droga wyjścia z tego placu dla wszystkich, którzy chcieliby opuścić go zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami policji. Tomasz,